sztuczna inteligencja, czyli taki lepszy Google, z którym możesz pogadać o wszystkim, zapytać o wszystko i poprosić o coś i on to dla ciebie zrobi. Jakiś czas temu AI został wprowadzony do Snapa i działa to nawet dobrze, więc postanowiłem, że dziś będę robił to, co AI ze Snapa mi powie i zada. O, dzień dobry widzowie. Jest godzina... W sumie nie wiem, zaraz zobaczę, czekajcie. 7:21. Słabo. Idę jeszcze spać. Trochę się prześpię, bo tu wstajemy. Jem śniadanie. No i zobaczymy. Dobranoc. No i tak poszłem spać, ale tylko na pół godziny jakoś, bo potem wstałem, poszłem się myć, no a w sumie to już sami zobaczycie. Ogólnie widzowie, ja już się trochę rozbudziłem i żeby się bardziej rozbudzić, to idę się myć, potem idę zjeść i przy jedzeniu zrobimy pierwsze zadanie od właśnie sztucznej inteligencji, bo się ostatnio pytałem, co mam zjeść, potem umyłem zęby. I coś ciekawego porobimy, więc lecimy. A, jeszcze muszę wziąć rzeczy, więc... Więc teraz zaczynamy pierwsze zadanie właśnie od AI ze Snapa. Zrobimy sobie tosty, bo zapytałem wczoraj, co mógłbym zjeść. I właśnie zapytałem się, czy bez jajka i bez sera, więc powiedziałem, że mogę zjeść tosty z warzywami, pomidorem lub coś innego. No, ale postanowiłem, że zrobimy sobie tosta z pomidorem, bo jest dobry. No, to chodźcie, idziemy robić. A więc zająłem się robieniem tosta. Wyszedł naprawdę dobry, mi smakował. Mam nadzieję, że wy też spróbujecie może sobie właśnie z pomidorem zjeść, bo jest naprawdę dobry, soczysty. No, mi smakuje. Zrobiłem właśnie z takiego tościka. Życzcie mi smacznego i tyle mam do powiedzenia. Dobra, widzowie, ja już sobie zrobiłem kanapeczkę. Teraz ją wkładamy do tościka, znaczy do tostera. Robimy to, o tak. No i sobie chwilę postoję, żeby to tak się, wiecie, zmiażdżyło. A więc życzcie mi smacznego, a ja sobie będę jadł. Więc jeżeli ktoś je przy tym filmie, to też życzę smacznego. No i co? Lecimy z jedzeniem. Ogólnie wam powiem, że tościk był naprawdę bardzo dobry, jeżeli ktoś je, no to smacznego, a przy jedzeniu właśnie tosta pisałem z koleżanką i robiłem shorta, no i wpadłem na taki bardzo dobry pomysł i później wam powiem, jeżeli nie zapomnę. Teraz widzowie, ogólnie idziemy teraz na szkołę, bo w szkole mam boisko takie z... dużą bieżnią, 250, i wczoraj się zapytałem sztucznej inteligencji, czy mam przebiec. On powiedział, że no niestety nie jest moim trenerem, ale powiedział, że jeżeli chcę poćwiczyć, to mogę iść, dlatego pójdziemy przebiec 4, myślę, że 5 kółek, zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc wchodzimy już na szkołę, to jest moja szkoła, ja się tam uczę, mam ją blisko do niej, no i zobaczymy, gdzie ja mógłbym sobie pobiegać, gdzie w ogóle was zostawić, bo muszę gdzieś was zostawić i będę biegał. Zaraz sobie coś wymyślimy, chociaż myślę, że tutaj gdzieś was zostawię, nie? No tu, to boisko jest ogromne, zaraz wam pokażę. I ja mam na tym, widzowie, biegać, rozumiecie to? Biegać mam. Dobra widzowie, więc ja tutaj was zostawiam, tylko się napiję, odstawię moje rzeczy. O, no i zaczynamy biegać zaraz. Dobra, więc ja sobie włączę stoper i zobaczymy, ile dam rady przebiec, no nie? Czekajcie. Trening.
bieganie. Mam za 3 sekundy. Jedno kółko za mną. Drugie kółko, lecę trzecie. O Jezu. O. O. Zrobiłem 3, jak chciałem siły. W ogóle jak biegłem, to jakiś ptak zesłał się obok mnie, poleciał, jak lecę i nagle gówno spada obok mnie, dosłownie tyle brakowało, tyle i bym dostał gównem w łeb. Nie mogę. Chyba jeszcze 2 pobiegniemy, 5, bo 6 nie dam rady, chyba 7 rady, nie wiem, czy... Ostatnio jak mieliśmy wolne, to biegliśmy 12, znaczy 12 minut, no ja zrobiłem 11 kółek, więc no tak dobrze, ale padłem i potem przez całą lekcję no się nie ruszałem z dupy, po prostu mnie tak toki bolały wszystko, oddech miałem okropny. O Jezu. O, ja pierdzielę. 5 minut i ja nie mogę. O Jezu, ja nie mam. Muszę sobie chwilę zrobić przerwę. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie wolę, ktoś ze mną biegnie, ale nie wiem. Dobra, przebiegłem 5 i mi wystarczy. A już naprawdę nie? Nie mam rady, 4. 6 chyba. Koniec. To już nie jest ta kondycja co kiedyś, widzowie. Ja nie wiem naprawdę, jak ja przebiegłem 11 kółek, 12 minut. Ja nie wiem, chyba to adrenalin. Się język plączę. Na adrenalinie byłem chyba. Się tak nie wiem. Nie wiem, jak ja wtedy te 12 kółek zrobiłem, ale naprawdę. Ja jestem zmęczony, ja dalej nie dam rady. Kondycja już nie jest to co kiedyś. Dobra, zadanie zaliczone. No i co? Lecimy do następnych, a będzie jeszcze ciekawe, bo to wiecie, ogólnie tutaj są zadania i różne takie. No w sumie następne wszystko wiedzieliście, więc lecimy dalej. Robimy, nie wiem, za niedługo jadę do sklepu. No więc widzowie, ja już wracam do domu. Się przebieram. No i co? Będziemy dalej pytać właśnie na snapie AI, co mam robić, co ciekawego mógłbym. No i co? Potem lecimy, no i tak będzie, kończył się mój dzień. No zobaczymy, co tam jeszcze dostanę, jakie polecenia, no i tyle. Jestem trochę zmęczony, idę teraz się przebrać i sobie odpocznę chwilę, no a potem lecimy dalej. A więc widzowie, zaraz jedziemy do sklepu, bo potrzebuję kupić taką rzecz, tylko że no w sklepie z biżuterią, a nie tak. No, ale jedziemy tam kupić i przyszykowałem dla was jedną ciekawą rzecz, która jest ciekawa, ale jest głupia. Mam nadzieję, że się uda, chyba że zapomnę. No i tutaj chciałbym przerwać, bo zapomniałem, więc nie zobaczycie tego dalej w odcinku, co tam chciałem wymyślić. No, wtedy wiecie, będzie przypał, ale no życie. No i zaraz jedziemy, jednak jadę sam, bez Kuby, bo Kubie po prostu się nie chce, on tam gra, więc
jadę dzisiaj sam. Chyba, że coś się zmieni, to będę was informował, ale raczej jadę sam, więc no, jedziemy i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, idziemy już na przystanek. No i co, widzimy się w galerii. A mam ciekawe zadania od sztucznej inteligencji, więc no, widzimy się już tam. A więc widzowie, idziemy już do właśnie Felicity. I mam pierwsze zadanie, pójdziemy do Ochlanda kupić, znaczy zobaczyć najtańszą rzecz i najdroższą rzecz i może kupimy. Zobaczymy, przetestujemy. Dobra widzowie, jesteśmy w Ochlandzie, idziemy szukać najtańszej rzeczy, której nie wiem gdzie może być, ale chyba na słodycze będzie, więc idziemy na słodycze. Tak jest. Kurde, słodycze są na samym końcu, ale dobra, przyjdziemy się. Najtańsza rzecz. Najtańsza i najdroższa, dobra. Będę musiał sobie zapisać. To słodycze. O, dobra, jestem na słodyczach. Dobra, najtańsza rzecz. To jest poniżej złotówki, nie? Czekajcie. Jeżeli chodzi o najtańszą rzecz, to tutaj nic nie widzę, ale gdzieś po środku było. Z tej strony najtańszą rzecz znalazłem tutaj. Jest za 79 groszy, ale znalazłem jeszcze tańszą. I to będzie guma turbo. To bierzemy jedną. Dobra, mamy już najtańszą rzecz, czyli gumę turbo. Idziemy teraz szukać najdroższej rzeczy. Myślę, że ona będzie gdzieś na elektronice, więc idziemy na komputery czy coś takiego. Że są też buty, ale na butach myślę, że tutaj nie jest tak samo, tak drogo jak tam będzie. Więc idziemy na komputery i inne takie rzeczy. Dobra, widzę już droższe, tutaj też jest dział z rzeczami na ogród. Może w tych rzeczach na ogród będzie. Czekajcie, zaraz pójdę zobaczyć. Ile? 1400, 2500, Jezu Święty, musimy znaleźć najdroższą, najdroższą. Takie było zadanie, najdroższe rzeczy. Dobra, gdzie może być jakaś najdroższa rzecz? Wydaje mi się, że to będą telewizory. Chociaż... nie. Telewizory to nie są. Dobra, tu jakieś może kamery? Nie kamery. Głośniki? Nie, nie, to nic takiego nie ma. Drogiego, wszystko tutaj jest po ileś tam złotych. Dobra, czyli najdroższą rzeczą musi być rower. Czyli rower. Idziemy zobaczyć jego cenę, bo chyba był najdroższy z tego co widzę, tak jak rozglądam, więc idziemy na rower. Tak. Ten rower jest najdroższy. Więc dobra, idziemy teraz do Lubirera znaleźć, no i co, kupujemy coś, nie? Nie wiem, gdzie jest Lubirer, szukam po nazwach, ale nic nie widzę. Mam nadzieję, że znajdę. Coś kupimy. Nie mogę nigdzie nic znaleźć, nie wiem, gdzie zdobiję w tej galerii. Ale dobra, poszukamy, to się widzimy. To pan pokaże kilka. Mamy serę na te łańcuszki. Aha. No to taki jest za 134. A za 169 jest grubszy. Tak. A za 150 nie ma? Jakiś może grubszy troszkę? Chyba nie. Nie? Nie. Nie? Ewentualnie ze stali mogę zobaczyć szlachetkę. No dobra, no niech pan zobaczy. Może. Tam to mogę mieć jakiś grubszy. Dobra. Za 159. 159? Bo ja mam tą kartę taką podarunkową. I ona jest do 150. Jakby dopłacić może? No można. Można gotówką jeszcze dopłacić? No pewnie. Tak? No.
I kolor nie będzie schodził? Nie, bo to jest stał, to jest naturalny kolor. Tak? No, to nie jest nałożony kolor. To jest... Czyli mógłbym zapłacić kartą to? 150 i 9 zł dopłacić. Tak? No dobra. Jest. Dobra, to ten bym wziął. Mhm. Widzowie, jestem ogólnie teraz w sklepie i tu będę sobie przymierzał różne koszule, więc widzimy się zaraz. Taką koszulkę mam. Nie wiem, chyba nie. Chyba mi nie pasuje. Nie? Widzowie, chyba nie. Mam jeszcze taką, ale nie, te koszulki nie są dla mnie w ogóle. Nie, nie biorę jej, nie. Jeszcze mam takie, więc sobie zobaczymy. Może coś z tego wybiorę. Ej, w sumie teraz mi się ta koszulka podoba, kiedy mam te spodnie. Nie wiem, może wezmę tą albo czarną, nie wiem, zobaczymy. O, chyba tą wezmę. No i do tych spodni. Klasa. Te spodnie na pewno bym chciał wziąć, ale nie w dzisiejszym odcinku, ale zarobić te są. Ogólnie widzowie, bawimy się teraz wakacyjnie i taka koszulka, nie? Fajna. Myślę, żebym ją wziął właśnie do takich spodni. Fajna, fajna, mi się podoba bardzo. Bardzo fajna, mi się bardzo podoba. Jeszcze jestem ciekaw jeszcze tej koszuli. No i co? I chyba ją wezmę na pewno, tylko nie wiem czy dziś, czy następnym razem. Ale na pewno jest zarąbista i mi się podoba. No, widzowie, ta też jest zarąbista, bardzo mi się podoba. Nawet chyba bardziej niż ta mi się podoba. Nie no, jest zarąbista, zobaczcie. Nie no, ficik na wakacje będzie. Nie no, bardzo mi się podoba i chyba tą też wezmę. Więc wezmę na pewno białą tamtą. No i za niedługo te spodnie, może tą koszulę i może tą. A na razie tamtą wezmę. Jest zarąbiste, podoba mi się bardzo. Wszedłem i zobaczyłem taką kurteczkę. Myślę, że jest git, nie? Fajna, mi się podoba. Tak fajnie wygląda, nie? Nie wiem, zobaczymy, może kupię. Ogólnie widzowie, już wracamy, bo nie będziemy tutaj siedzieć nie wiadomo ile. No i co, wracamy, podsumujemy wszystko. Jeszcze może coś zobaczymy, może nam coś zada ta sztuczna inteligencja, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze wstąpię po drodze do jednego sklepu i wracamy już do domu. Ogólnie widzowie, jeszcze jedna zmiana planów, bo jedziemy teraz do mojego takiego jednego znajomego na kebaba. No, a potem wracamy do domu, więc lecę szybko, bo za 4 minuty mam autobus. No i jedziemy po tego kebaba. No i wracamy. Cześć. Ja proszę pitę dużą. Kurczak. Mieszany. Tak. 23. O Jezu. 23. Proszę. To dobry kebab. Jeszcze go nie jadłem. Znaczy jadłem tam już nie raz, ale teraz go jeszcze nie jadłem. Ale bardzo dobry kebab. Polecam tam wejść, jeżeli ktoś mieszka w Lublinie. Jest podobny strasznie do Piri Piri. Wiem, że w zasadzie była drama, ale tak czy tak polecam. No i co? My już wracamy, jeszcze wstąpię do sklepu po wodę i pokażę wam wszystko, co kupiłem. Jesteśmy widzowie! Już przyjechałem do domu. No i nareszcie wam pokażę to, co kupiłem. Więc kupiłem właśnie w aparcie. Kupiłem w aparcie. Taki coś. I tutaj się skrywa właśnie taki oto łańcuch. Nowy sobie kupiłem i on się nie będzie niszczył tak jak ten. No, tak mi się podoba, bardzo fajny. Ale kupiłem właśnie te dwie rzeczy, które wam mówiłem. Czyli właśnie to taka biała koszulka. O! I kupiłem tu taką czarną. Tak jak wam pokazywałem. Spodnie sobie będę jeszcze dokupywał, więc może inny kiedyś na odcinek nagramy, gdzie będę je kupował. Albo po prostu już kupię sobie tak, o! I w sumie tyle. Nie wiem, jeszcze coś próbuję popytać sztucznej inteligencji o coś ciekawego. No i tak. Może jakiś koncercik zrobimy malutki taki. Zobaczymy. No popytam i zobaczymy, co tam ciekawego mi powie. Ale jestem zadowolony bardzo z zakupów. No i tyle. I zrobię. A więc dostałem kolejne właśnie zadanie, czyli mam sobie pośpiewać lub jakiś obejrzeć film. A więc wymyśliłem sobie, że pośpiewamy i pośpiewamy sobie moją pisaneczkę, bo... O,
piękny młot. Ja tylko nie chcę zrobić pach kłopoty. To jest chyba przyzwyczajenie. Czy to kończy? Jak mój chwil na scenie. Niech mnie coś w końcu zaskoczy. Nie wyrwie mi serca. 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 Dzień kolejna część, gubieję po drodze, chociaż leczysz mnie. Serce mam rozbite, lecisz z niego krew. Póki jeszcze bije, resztę sobie weź. To jest dziwne, no cóż, nie naiwny, temu winny. Nie, 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 nie ja. Nie, 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 nie ja. Nie, 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 nie ja. Proszę, 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 nie wyrwij mi serca. Już nie szukaj nigdy, dziękuję, resztę sobie weź. Już nie szukaj nigdy, dziękuję, kolejna część. Gubię je po drodze, chociaż leczysz mnie. Serce mam rozbite, leci z niego krew. Póki jeszcze bije, resztę sobie weź. No, możecie pisać, jak wam się podobało. Ja naprawdę muszę za każdym razem coś śpiewać, nie mogę. Oho. No tak, w ogóle chciałbym wam się pochwalić poduszką od Karoliny, którą dostałem. Tutaj jest ta poduszka z YouTube'a właśnie z roku temu na Kolonii kupiłem, a dzisiaj, znaczy tydzień temu jakoś dostałem tą właśnie poduszkę, a z drugiej strony jest takie zdjęcie. Bardzo fajna poduszka, dziękuję Karolciu, kocham cię. Ogólnie sobie, widzowie, tak pomyślałem, że już nie ma sensu dalej prowadzić właśnie tego filmu, jeżeli chodzi o AI, bo w sumie ja zaraz idę spać i challenge się kończy 8:30, bo wtedy zacząłem jeść, czyli to był challenge, zaczął się. Więc no ja po prostu już teraz zakończę film, bo ja i tak wstaję, znaczy zaraz idę spać, a wstaję o... Wstanę pewnie jakoś 9, coś, tak mi się wydaje. Więc nie ma sensu dalej prowadzić tego właśnie odcinka, więc jeżeli film wam się spodobał, chcielibyście coś podobnego, więc to piszcie w komentarzach. A w tym momencie ja kończę film, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, do zobaczenia, mam nadzieję, że film wam się spodobał.